W oktawie Bożego Narodzenia obchodzimy święto świętego Jana Apostoła. To apostoł pewnie w jakiś sposób szczególny, ponieważ to on podczas ostatniej wieczerzy spoczywał na piersi Jezusa, był jednym z tych, którzy byli najbliżej Jezusa Chrystusa, który wsłuchiwał się w bicie jego serca. I zauważmy, że dzisiaj Ewangelista akcentuje, że niejako wiara po zmartwychwstaniu w Janie rodzi się w momencie, kiedy on widzi prosty grób. Ujrzał i uwierzył. Zobaczył leżące płótna, zobaczył pusty grób i rzeczywiście uwierzył, że Chrystus zmartwychwstał. Myślę, że warto też, mimo tego, że trwa oktawa Bożego Narodzenia, że jest bardzo wiele radości w nas, spojrzeć na nasze serce, czy nie ma jakichś przestrzeni, które jeszcze byśmy nazwali jakimś grobem, które, w których jeszcze nie ma życia. Byśmy tam zaprosili łaskę Bożą, byśmy tam zobaczyli, że Chrystus chce tam zmartwychwstać, że Chrystus chce tam przynieść nowe życie. I tak samo jak apostoł Jan, byśmy zobaczyli i uwierzyli, że Chrystus przeszedł ze śmierci do życia.